Dzień dobry, świnicy kapitana, wita państwa Piotr Dudek. Dzisiaj chcę państwu zaprezentować mój nowatorski, że tak powiem, pomysł na prowadzenie winnicy, ułatwiające w szczególności ochronę przed wiosennymi przymrozkami. Dlaczego? Co mnie zainspirowało do myślenia nad czymś takim? A więc była potrzeba wymiany starych krzewów na nowe, a że nie mam nowej lokalizacji pod winnicę, więc musiałem wymyśleć coś takiego, żeby nowa winnica rosła jakoś w tym samym miejscu co stara, a jednocześnie chciałem zachować starą, żeby mieć no przede wszystkim ciągłość owocowania i cieszyć się z plonów. Dlatego postanowiłem, że nową winnicę posadzę nie tak, jak to się robi tradycyjnie, czyli w szpalerze pod drutami, ale w międzyrzędziu między szpalerami. I jak widzicie, właśnie tak tutaj są posadzone dwa rzędy nowych krzewów, które są po metrze oddalone od linii szpalerów i nawet nie po metrze, a po pół metra chyba mam tutaj, a metr jest rozstaw między krzewami. To był jeden i główny powód, dla którego tak dziwnie posadziłem, a drugi powód to jest właśnie to, że chciałem sobie ułatwić przyszłą ochronę tej winnicy przed przymrozkami. W ostatnich latach wiosenne przymrozki stają się zmorą wielu winnic, i to winnic wielkohektarowych, wielkotowarowych, i już nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim na zachodzie, Niemcy, Francja, tam ogromne straty corocznie winiarze właśnie notują w wyniku tych przymrozków. Stosują głównie ochronę poprzez palenie różnego typu świec, co jest bardzo kosztowne. Nie wiem, pewnie jest czas, i jest to czas również dla tych winiarzy tam na zachodzie, żeby zastanowili się nad odejściem od tradycyjnego sposobu prowadzenia winnic i jako priorytet właśnie dla form przyjąć jednak no, taki sposób prowadzenia, który ułatwiałby ochronę, a przede wszystkim przed przymrozkami, a przede wszystkim ułatwiałby ochronę taką mniej kosztową. W mojej ocenie właśnie taką ochroną jest okrywanie krzewów, gdyż porządna okrywa może nam służyć nawet przez 10 i więcej lat do wielokrotnego wykorzystania, i wówczas ten koszt ochrony rozkładałby się na te wszystkie lata i zdecydowanie byłby niższy niż coroczne wydawanie masy pieniędzy na właśnie takie świece. Jednakże problemem przy okrywaniu podstawowym są słupki i druty, które no może troszeczkę pomagają, ale raczej więcej przeszkadzają i utrudniają montaż tych wszelkich stosowanych osłon, bo te słupki jednak trzeba w jakiś sposób omijać, trzeba robić otwory. Druty niejednokrotnie są przytwierdzone na stałe do słupków, także trudno je zdjąć, i to wszystko zniechęca do zakładania tych okryw na okryw, ale przede wszystkim jakby zwiększa pracochłonność i założenie takiego okrycia jest bardzo męczące, długie i no i zniechęcające, powiem wprost. Dlatego ja tutaj w tym filmie chcę wam przedstawić propozycję, która w maksymalny sposób jakby wychodzi naprzeciw tym problemom i,
i ogranicza udział drutów i słupków w okrywie krzewów. To, co teraz widzicie, to są krzewy przygotowane do ewentualnego działania na wypadek zapowiadanych przymrozków. Na takie przygotowanie mamy bardzo dużo czasu i możemy to praktycznie zrobić w dowolnym czasie wiosennym, najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem wegetacji. Polega to na tym, że środkiem, jak widać, idzie drut, który jest podparty, no i krzewy są skierowane, przygięte do dołu i skierowane do tego drutu, który je podtrzymuje właśnie w takiej pozycji. No i one w takiej pozycji po prostu, jak widać, rozpoczynają wegetację. Są to krzewy po dwóch pełnych sezonach wegetacyjnych i jak widać, mają wyprowadzone te łozy, które widać ruszające, to są przyszłe pnie tych krzewów. Te wszystkie pąki, które są jakby od nasady do praktycznie do drugiego, trzeciego pąka od końca łozy, to te wszystkie pąki niedługo zostaną usunięte i na tych pniach zostaną wyprowadzone tylko maksymalnie w tym trzecim sezonie 3 latorośla na końcach pni. Jedna latorość to będzie oczywiście na łozę na kolejny sezon na owocowanie, druga to będzie na taki krótki czopek, który będzie stanowił taką bazę z tyłu, bazę krzewienia, no a na trzeciej latorośli na większości zrobię sobie jakieś takie drobne owocowanie. No i jak widzicie Państwo, w takiej sytuacji, że tak powiem, normalnej, kiedy nie ma zagrożenia przymrozkami, to te krzewy są skierowane ku środkowi, do tego drutu. Są przygięte w takiej naturalnej pozycji, w jakiej one praktycznie będą, te pnie, uformowane w trakcie normalnej wegetacji. No i tak sobie oczekują. W sytuacji, kiedy pojawi się zagrożenie, no, będzie prognozowany jakiś przymrozek na noc, no to wówczas te dwa pnie są ze sobą spięte, nie wiem, czy to będzie widać, ale są ze sobą spięte drutem, no i one będą przygięte łącznie, obydwa razem będą przygięte pod ten drut do samej ziemi, tak żeby te trzy pąki, które są na końcu każdego pnia, znalazły się jak najniżej przy ziemi. W przyszłości chodzi o to, żeby ta łoza owocująca była przy ziemi. Szczególnie jest to ważne w sytuacji, kiedy te latorośla będą już z tych pąków dość mocno rozwinięte, bo wówczas ten drut będzie przytrzymywał nam okrywę i również łuki pni będą po bokach również stanowiły taką podporę dla tej okrywy. Powstanie taki namiocik, który uniemożliwi dotykanie tych zasadniczych krótkich latorośli, które wyrosną, dotykanie do tej okrywy. I większość z Was pewnie wie, że jeżeli dotyka, to po prostu do okrywy to bardzo łatwo przymarza. No i powstanie taki mały naturalny namiocik, który będzie się opierał tylko na tym drucie i na tych łukowych pniach. I taka okrywa geowłókniną to daje nam pewne gwarancje, że tam ten przymrozek w granicach -1 powinno to nam przetrwać. Taki jest generalnie zamysł właśnie na tą ochronę. Jak widzimy, co kawałek ten drut
będzie miał jakąś taką podporę. Tutaj dałem akurat od pastucha elektrycznego, ale to raczej powinno być, kończyć się, ta podpora powinna się równo z drutem, żeby ta okrywa, nie trzeba było robić otworu w tej okrywie. No i na koniec tego mojego gadania taka informacja, że kiedy już minie groźba przymrozków, uda nam się to wszystko pięknie ocalić, no to wówczas te pnie w tej chwili zostaną rozwiązane, zostaną one obrócone o jakieś tam 90 stopni w kierunku drutów, przywiązane do drutu w szpalerach, lewy do lewego drutu, prawy do prawego dolnego drutu. Starsze krzewy będą się musiały podzielić, że tak powiem, powierzchnią na szpalerze dla tych dwóch, trzech latorośli, które będą wyrastać z tych młodych krzewów. Ja już o to zadbam, żeby wyciąć nadmiarowe latorośla z tych starych krzewów. No i tak to będzie w tym sezonie wyglądało, że te krzewiki będą miały do dyspozycji taką przestrzeń na 3 latorośle, pozostałe na pozostałej powierzchni zaowocują jeszcze stare krzewy. No a od przyszłego sezonu, czy od jesieni, zacznie się eliminowanie starej winnicy. Będę je karczował. Może jeszcze niektóre pozostaną na następny sezon, ale raczej jest plan jest taki, że już przed czwartym sezonem wszystkie stare krzewy zostaną usunięte, a nowe zajmą ich miejsce. No i myślę, że właśnie w ten sposób, obracając te pnie o 90 stopni, raz do szpaleru, raz do środka, będę się każdej wiosny przygotowywał do przymrozków. Jakby jeszcze chcę dodać, że ten drut to nie jest jakiś środkowy, nie jest jakiś dodatkowy koszt, tylko jest to czwarty drut zdjęty u góry ze szpalerów i cała akcja po przymrozkach będzie polegała na tym, że ten drut przerzucę z powrotem na swoje miejsce, a tutaj środkiem będę mógł przejeżdżać glebogryzarką, którą mogę sobie ustawiać tutaj na dość dowolne szerokości roboczej i będę utrzymywał w tym miejscu czarny ugór. A jak to w przyszłości będzie po starych szpalerach, no to jeszcze zadecyduję. To tyle, co chciałem Państwu powiedzieć i pokazać o tym moim nowym pomyśle. Może ktoś zechce spróbować mnie naśladować, no to powodzenia. Pozdrawiam z winnicy kapitana Piotr Dudek. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym filmie.